Duża część defensywnych spółek oraz dywidendowych spółek spadła ponadprzeciętnie głęboko w tym roku. To, jakie są dokładnie różnice w stosunku do szerokiego rynku, pokazuje ten wykres. Szeroki rynek, reprezentowany przez SP 500, w tym roku wzrósł już o około 14,5%. Rejty, czyli w dużym uogólnieniu, nieruchomości straciły 4,3%. Defensywne spółki konsumpcyjne straciły 4,5%. Dostarczyciele energii straciły prawie 13% i spółki z sektora opieki zdrowotnej straciły niecałe 20%. Pamiętajmy, że mowa o spółkach, które w poprzednich latach charakteryzowały się niższą zmiennością od rynku. W tym roku zmienność tych spółek wcale jednak nie jest niższa, i przez to możliwe, że nie jeden inwestor z niższą awersją do ryzyka, który skoncentrował swój portfel w spółkach defensywnych, zaczyna teraz odczuwać delikatne zaniepokojenie. Dlaczego tak się dzieje? Czy to jest powód do niepokoju? Kiedy defensywne spółki powrócą do wzrostów i czy obecne spadki są może okazją do inwestycji? W tym odcinku przyjrzymy się temu tematowi dokładniej. Zainteresowanych zapraszam na odcinek. Cześć i witam Was na kanale Giełda Inwestycje Trading, który powstaje przy współpracy z blogiem Pamiętnik Giełdowy, którego autorem jest mój brat Daniel, jestem Patryk. Wspólną cechą spółek, które radzą sobie w tym roku słabiej od szerokiego rynku jest ich stosunkowo wysoki poziom zadłużenia. W dodatku spadki dotknęły również sektory kapitałochłonne np. spółki dostarczające energię lub rejty. One charakteryzują się tym, że potrzebują dużych nakładów finansowych, aby się rozwijać. Dlatego te spółki mają wysoki poziom zadłużenia i taka jest ich strategia na rozwój, to jest po prostu normalne dla nich, ale obecnie ponad przeciętnie wysokie stopy procentowe wstanie. Stany zjednoczonych są powodem problemów, takich właśnie spółek. Stopy procentowe są najwyższe od ponad 20 lat. Dla spółek wysoko zadłużonych oznacza to, że ich koszt obsługi długu gwałtownie wzrósł. A to doprowadza do spadku marży. Ponadto wzrost stóp procentowych powoduje, że spada wycena, gdyż przy wyższych stopach procentowych rośnie konkurencyjność innych rynków. I mowa tu głównie o obligacjach, które przy wyższych stopach procentowych oferują wyższe odsetki. Odsetki te są wolne od ryzyka, więc obligacje stają się tym bardziej atrakcyjne, a wysoko zadłużone spółki tym mniej atrakcyjne. Na ten moment, patrząc na dane z FedWatch Tool, widzimy, że rynek nie zakłada już kolejnych podwyżek, ale to nie oznacza, że sytuacja ta się luzuje, bo przy utrzymaniu tak wysokich stóp procentowych i jednoczesnym spadku inflacji presja na marżę firm dalej będzie rosnąć. Sytuacja więc może się dalej zaostrzeć i spółki te mogą pogłębić swoje spadki jeszcze bardziej, bo to wynika z efektywnej stopy. Procentowej, czyli stopy procentowej po uwzględnionej inflacji. Efektywna stopa procentowa jest obecnie dodatnia, i to oznacza dla zadłużonych spółek wyższe koszty obsługi tego długu. Gdyby efektywna stopa procentowa była ujemna, wtedy inflacja dewaluowałaby dług. Tak właśnie było na przykład między 2009 a 2022. W tych latach efektywna stopa procentowa przez zdecydowaną większość czasu była ujemna, a to skutkowało wzrostem opłacalności finansowania działalności spółki długiem. Dzięki temu za Złożone spółki w tych latach rosły ponad przeciętnie dużo. Teraz sytuacja się zmieniła i niewiele wskazuje na to, żebyśmy w najbliższym czasie zobaczyli powrót do tamtego stanu rzeczy. Na ten moment efektywna stopa procentowa nigdzie się nie wybiera i pozostaje dodatnia. Zakłada się, że tak zostanie, bo Fed wyraźnie dał do zrozumienia, że ich aktualnie nadrzędnym celem jest zwalczanie inflacji, która nadal jest na poziomie wyższym niż zakłada to cel inflacyjny w Stanach Zjednoczonych. Cel inflacyjny w Stanach wynosi 2%, a obecnie inflacja tam wynosi 3,5%. 7%. To jest odczyt z września tego roku. Amerykańska gospodarka trzyma się w tym momencie dobrze, a taka sytuacja sprzyja wzrostowi inflacji. Gdyby więc doszło do jeszcze wyższej inflacji, Fed zamiast obniżać stopy procentowe, mogłyby chcieć je jeszcze bardziej podwyższać. Duża część spółek, która finansowała rozwój długiem, mierzy się teraz z poważnym problemem, który może się zaostrzać nawet wtedy, gdy stopy procentowe już pozostaną na niezmienionym poziomie. Jest to opóźniony efekt, nawet jeśli teraz już nic się ze stopami procentowymi nie będzie działo, to konsekwencje takiego stanu rzeczy mogą stać się odczuwalne za kilka albo kilkanaście miesięcy. To za sprawą wzrostu efektywnej stopy procentowej. Czyli, aby sektory wymienione na wstępie filmu ponownie wzrosły, musi spaść ich poziom zadłużenia. I na tę chwilę scenariusz ten jest mało prawdopodobny. Na pewno tak się nie stanie w krótkim czasie, być może dopiero w dalszej przyszłości. To, co należy obserwować w kontekście tychże spółek, to poziom efektywnej stopy procentowej, bo im dłużej ona pozostaje dodatnia, tym trudniej będzie tym zadłużonym spółkom obsłużyć ten dług. Więc zapewne zadajecie sobie pytanie, w jakich okolicznościach efektywna stopa procentowa może spaść. Możliwości jest kilka, ale najbardziej prawdopodobny scenariusz prowadzi do recesji. yeah <laughs> W przypadku recesji jej skutki Fed będzie starał się zatrzymać łagodząc politykę monetarną, czyli w takim scenariuszu kondycja amerykańskiej gospodarki się pogorszy, inflacja spadnie do poziomów grożących deflacją i aby do tego nie dopuścić, Fed zareaguje silną obniżką stóp procentowych, co następnie doprowadzi do ponownego spadku efektywnej stopy procentowej poniżej zera. Spółki w wyniku recesji mogą w takim czasie spaść, ale możliwe też, że rynek ten stan rzeczy już wycenił w 2022 roku, bo giełda wyda Wydarzenia gospodarcze stara się uwzględniać zawsze z wyprzedzeniem, a scenariusz, który właśnie nakreśliłem, nie jest czymś, o czym jest mowa od wczoraj. Patrząc po notowaniach zadłużonych spółek, widać, że efektywna stopa procentowa na dłużej pozostanie dodatnia. To zakłada rynek. Takie okoliczności sprzyjają głównie spółkom posiadającym gotówkę i to dobrze widać na tym wykresie. Widać na nim, jak dla firm mających gotówkę koszt obsługi długu spada. A to mimo wzrostu zadłużenia i wzrostu stóp procentowych. Dzieje się tak, gdyż firmy posiadające gotówkę mogą wykorzystać wzrost stóp procentowych do ulokowania swoich pieniędzy w obligacjach. Kiedy dług zaciągnięty był w okresie niższych stóp procentowych i kiedy ten dług jest aż do dzisiaj częścią bilansu firmy, wtedy wyższe stopy procentowe można wykorzystać do spłacenia długu z wyższych odsetek na obligacjach. Więc podsumujmy sobie to. Aktualna polityka Fed nie sprzyja spółkom finansującym rozwój długiem, bo koszt jego obsługi jest ponadprzeciętnie wysoki. Jeśli inflacja pozostanie niższa niż stopy procentowe, to w tej kwestii dużo się nie zmieni. Oznacza to, że aktualnie powinno się dokładniej sprawdzać spółki pod kątem poziomu ich zadłużenia. Firmy posiadające gotówkę i wysoki poziom przepływów pieniężnych mają nad spółkami finansującymi rozwój kredytem w tym momencie przewagę. Dlatego przy inwestowaniu w pojedyncze spółki obecnie wymagane będą dużo wyższe umiejętności analityczne niż jeszcze kilka kilkanaście miesięcy temu. Aktualnie po prostu dużo łatwiej jest się nadzieć na pułapkę niż dawniej, szczególnie jeśli ktoś uważa, że się zna, a zna się tylko tak trochę. Dlatego dla osób nieposiadających dostatecznego doświadczenia najprościej jest. Robić to co zawsze, czyli się po prostu dywersyfikować. Bo wybierając pojedyncze spółki, musimy wiedzieć co i jak działa. A jeśli ktoś nie ma tej wiedzy, to może obstawiać, że cały rynek amerykański w długim terminie będzie rósł. Bo nawet jeśli dojdzie do recesji za kilka, kilkanaście miesięcy, to w perspektywie wielu lat amerykański rynek raczej będzie wyżej niż jest dzisiaj. Dlatego sens ma możliwie jak najszersza inwestycja w szeroki rynek przy pomocy na przykład funduszy ETF. I wszystko, co na temat funduszy ETF powinniście wiedzieć, już kiedyś omówiłem w innym materiale. Link do niego znajdziecie tutaj w prawym górnym rogu ekranu i w opisie pod tym filmem. Aby móc w ETFy inwestować potrzebny jest broker i w tym miejscu zachęcamy sprawdzić ofertę Freedom24. Co jest ciekawe, jeśli nie czujecie się jeszcze na tyle pewni, aby inwestować, ale nie chcecie, aby Wasze środki leżały bezczynnie i traciły wskutek inflacji, możecie ulokować je na koncie oszczędnościowym u Freedom24, gdzie otrzymywać możecie między 4,5% do 6,2%. To w zależności czy lokujecie środki w euro czy w dolarach, wszystkie szczegóły znajdziecie w linkach w opisie pod tym filmem. Dajcie ławkę w górę, dajcie suba, widzimy się niebawem w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.